Zameczek Grajsko położony jest tak, że nikt nie jest w stanie tutaj nikogo podglądać, w związku z czym można czuć się zupełnie swobodnie z tarasu, na którym śpiewają ptaki, słyszycie cały czas, widać tam daleko czochę, a poza tym są tylko drzewa, więc jest to idealne miejsce, żeby odwiedziła je jedna z największych gwiazd muzyki na świecie. Dzisiaj jesteśmy na absolutnym końcu świata. Zamek pomiędzy potężnym lasem a Zalewem Leśniańskim. Dokładnie tym samym, nad którym stoi Zamek Czocha. Ale dzisiaj na Zamek Czocha patrzymy z okien pięknego zameczku Rajsko, nazywanego przez Niemców, kto wie dlaczego, zameczkiem zazdrości. Dzisiaj to miejsce wygląda troszeczkę jak zameczek nad Renem. Zresztą w ten sposób zostało zbudowane, żeby w jakiś sposób imitować bajkowy zabytek, pełen detali, średniowieczny, tajemniczy, bajkowy. Natomiast w XIX wieku Zapuste, bo tak nazywa się wieś, w której stoi zameczek, pobliskie Biedrzychowice oraz okolice, odkrywa pewien bardzo bogaty, pełen fantazji Włoch. Hrabia von Minutoli. I on całkowicie zmieni historię tego miejsca. Aleksander von Minutoli, włoski hrabia, inspektor króla Prus w zamku w Legnicy, kupuje tę okolicę w 1863 roku, czyli ma wtedy dokładnie 57 lat, wie już czego chce, podróżuje bardzo dużo po świecie. I właśnie w różnych regionach, w Egipcie, we Włoszech, kupuje wspaniałe dzieła sztuki, nie byle jakie. Kupuje etruskie zabytki, egipskie obrazy. W swojej kolekcji będzie miał między innymi Holbeina, Cranacha, Rembrandta, ponad 3800 różnych zabytków, również sztuki użytkowej, ponieważ hrabia interesował się czymś, co dzisiaj nazywamy designem. W związku z tym stworzył również wielki zbiór tego typu rzeczy. Chciał pokazywać, jak należy robić nowe produkty, jaki powinny mieć wygląd i jak powinny być zaprojektowane. Hrabia dość szybko wybudował sobie tutaj zameczek, zameczek Grajsko. Sam mieszkał w Biedrzychowicach w pobliżu, tam miał wspaniały pałac, do którego dobudował wieżę. Wieża połączona była z pałacem czymś w rodzaju przejścia, dzięki któremu można było szybko przenosić się z głównego obiektu do wieży, w której znajdowały się różne zabytki, które można było oglądać. Stąd legenda, że również taki tunel w jakiś sposób łączył zameczek Grajsko z Biedrzychowicami. Raczej nie ma w tym prawdy, te obiekty są za daleko. Natomiast z całą pewnością każdy element tego obiektu ma jakąś tajemnicę. Bo budując zameczek Grajsko, hrabia von Minutoli wymyślił sobie, że będzie go ozdabiał różnymi elementami z innych obiektów. Jak je pozyskiwał? Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Dawniej opieka nad zabytkami wyglądała zupełnie inaczej. To jest prawdopodobnie portal z jakiegoś kościoła gdzieś na Śląsku. Popatrzcie, tutaj widać jeszcze dwa postumenty. Niegdyś stały na nich piękne rzeźby, po których absolutnie zaginął ślad. Podobnie zresztą jak po sporej części kolekcji hrabiego, która znajdowała się wewnątrz zameczku. Jesteśmy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym hrabia von Minutoli pokazywał, trzymał swoje największe skarby. Bo musicie wiedzieć, że wszystko tak naprawdę nie zaczyna się ani tutaj, ani we Włoszech, tylko w Legnicy, gdzie w zamku hrabia stworzył potężną kolekcję, nazwijmy to, przedmiotów przemysłowych, wzornictwa przemysłowego.
Było to pierwsze na świecie muzeum rzemiosła artystycznego i wpadł na pomysł, że w połowie XIX wieku absolutnie nowatorski, fantastyczny pomysł wykorzysta fotografię, zaprzęgnie ją do propagowania sztuki. Zaprzyjaźniony z nim fotograf zrobił zdjęcia wszystkich zabytków wzornictwa przemysłowego, które należały do Minutalego i stworzyli robiący do dzisiaj ogromne wrażenie album fotograficzny. Ten album jest bardzo ważny, bo to jest również pierwszy na świecie tego typu katalog. Część zbiorów jest więc w Legnicy, potem hrabia je przywozi do swojej posiadłości. Część oczywiście w samym pałacu w Biedrzychowicach, niektóre wystawiane są w wieży Woldeka koło pałacu, ale te najbardziej tajemnicze, te w których są duchy, te które mają sekrety, hrabia Minutoli umieścił dokładnie w tym pomieszczeniu. A były to etruskie zabytki, rzeźby, malowidła, egipskie figurki, papirusy, a także stare obrazy mistrzów, między innymi, tak jak już wspomniałam, był tu podobno oryginalny Holbein, Cranach, były tu również obrazy rzekomo Rembrandta, ale najważniejsze jest to, że hrabia miał podobno największą, tak się przynajmniej mówi, tego nie jesteśmy w stanie dziś udowodnić, największą kolekcję mumii egipskich, które stały pod tą ścianą. W tamtych czasach, pod koniec XIX wieku, wcale nie trudno było mieć największą kolekcję mumii egipskich. Ja tylko przypomnę, że chociażby na Dolnym Śląsku były zaledwie dwie we Wrocławiu. Tu jest ładnie, Zameczek Grajsko, mamy mnóstwo zakamarków. Weszłam tędy, wyszłam tamtędy. Myślę, że nieźle się tutaj niektórzy mogli bawić. Natomiast z okien roztacza się widok na cały Zalew Leśniański. Po drugiej stronie wody widać Zamek Czocha, właściwie jego dachy. Także miejsce jest idealne do odpoczynku. Pytanie tylko, co się stało z wielką kolekcją hrabiego von Minutoli, no bo dzisiaj jej tutaj nie widzimy. Z całą pewnością część przejęła jego córka Anna, która wyszła za mąż za Joachima von Feila, kolonizatora, podróżnika. O nim opowiemy innym razem, bo to również bardzo ciekawa postać. Natomiast duży fragment zbiorów został po prostu sprzedany. A ta część, która pozostała, była do oglądania w samej siedzibie głównej von Minutolich, czyli w Biedrzychowicach. Zameczek Grajsko został zamieniony najpierw na schronisko młodzieżowe i podobno było to najpiękniejsze z 2000 w ogóle schronisk młodzieżowych w tamtych czasach w Niemczech. Najpiękniejsze. Zbudowano wtedy schodki do wody, żeby każdy mógł łatwo przenieść się na dół, dookoła spokój, cisza. Potem, w czasie II wojny światowej, ten cudowny obiekt przejmuje Hitlerjugend. Tyle o tym wiemy, odchodzą stąd w styczniu 1945 roku. A potem obiekt płonie. Płonie już po wojnie, najpierw sam zameczek, potem schronisko. Ale jest jeszcze jedna historia gdzieś tam po środku. Mianowicie pod koniec XIX wieku miejscowi chłopi, zbuntowani chłopi wpadają do tego obiektu i niszczą wiele z tutejszych zabytków. Między innymi, tak jak mówi się, część egipskich mumii, którymi po prostu palili tutaj pod płytą, pod paleniskiem. Mumie bardzo szybko płoną, są bardzo suche, więc ten obraz zniszczenia obiektu w tamtym czasie wydaje się bardzo przerażający. Ktoś, kto przyjeżdża tutaj pierwszy raz, jest przekonany, że trafił do zamku średniowiecznego. Ale tak naprawdę wszystko tu jest nowe. Pierwsza część zamkowa troszkę w lepszym stanie. Zachowała się mała wieża, duża wieża, ściana z gotyckim portalem. No troszkę w gorszym stanie był budynek schroniska. Tutaj rzeczywiście trzeba było go postawić go praktycznie od nowa. Część z XIX wieku, część jest znacznie późniejsza, o czym jeszcze opowiem. I to jest pewnego rodzaju
czy ja wiem, można to nazwać tradycją, bo podobno sam hrabia Minutoli, który był całkiem uzdolnionym malarzem, lubił od czasu do czasu troszeczkę, może nie oszukać, ale być może zrobić żart, ponieważ kupował czyste papirusy w Egipcie i podobno tworzył z nich starożytne zabytki. Zresztą w tamtych czasach damy bardzo chętnie nosiły egipskie pamiątki, kopie skarabeuszy chociażby, więc takie kopie prawdopodobnie również były u hrabiego Minutolego. Jeśli czegoś do końca nie wiemy, to oczy mogą to przyjąć za oryginał. Co w 1945 roku stało się z niektórymi zabytkami z kolekcji hrabiego von Minutoli? Jego potomkowie twierdzą, że część z rzeczy, które tutaj znajdowały się, zostały przejęte przez polskie władze, wywiezione do Warszawy, tyle że pomiędzy głównym pałacem von Minutolich a Warszawą te wszystkie rzeczy, były to podobno aż 4 ciężarówki, po prostu rozpłynęły się w powietrzu. Pojęcia nie mamy, gdzie one mogą być. Od czasu do czasu okoliczni mieszkańcy nieoczekiwanie pokazują różne drobiazgi z majątku Minutolich, potem von Feilów, które dziwnym trafem przechowali w swoich domach. Co wiemy na pewno? Na pewno nie wiemy nic, ale są takie osoby, które twierdzą, że jeszcze warto w niektórych miejscach po prostu poszukać, nie tylko w dokumentach, ale również w konkretnych miejscach, więc będziemy próbowali wraz z nimi to zrobić. Natomiast tuż po wojnie, mniej więcej 47, może 48 rok, ten cały obiekt płonie i przez następne kilkadziesiąt lat nie ma tutaj nic, tylko kikuty ścian, fragment wieży, aż do 2008 roku, kiedy pojawiają się pierwsi od 1945 roku ludzie, którzy zakochują się w Rajsku całym sercem. Zameczek Rajsko położony jest tak, że nikt nie jest w stanie tutaj nikogo podglądać, w związku z czym można czuć się zupełnie swobodnie z tarasu, na którym śpiewają ptaki, słyszycie cały czas, widać tam daleko czochę, a poza tym są tylko drzewa, więc jest to idealne miejsce, żeby odwiedziła je jedna z największych gwiazd muzyki na świecie, ktoś, kto, jeśli idzie na spacer, to jego ochroniarze robią wielki kordon, żeby broń Boże żadna wielbicielka nie poprosiła go autograf, żeby mu nie przeszkadzała. I ten właśnie człowiek, który nigdzie na świecie nie ma ani krzty spokoju, odnalazł go w zameczku Rajsko. Przygotowania do wizyty Eda Sheerana to rzeczywiście cały proces, z którym wcześniej za bardzo nie mieliśmy do czynienia. Umowy, tajemnice, klauzule, dobieranie specjalnych wykonawców, właśnie z dobrych produktów. To wszystko trwało prawie pół roku, zanim dało taki efekt. Pobyt Eda Sheerana to była wielka tajemnica. Oczywiście mieliśmy podpisaną klauzulę o zachowaniu tajemnicy. Nikt nie mógł wiedzieć o jego tutaj obecności. Jego przyjazd to też był taki bardzo szybki, bardzo taki ukryty, po prostu przebiegł w czapce z daszkiem w ciemnych okularach. Ledwo go żeśmy mogli poznać i tak naprawdę dopiero zobaczyliśmy go na drugi dzień. Zameczek Rajsko to jest też dobre miejsce, żeby nabrać trochę ciała, jeżeli ktoś ma ochotę. Ed Sheeran podobno biegał codziennie rano. I biegał sam, dlatego że nareszcie znalazł miejsce na świecie, gdzie nie został rozpoznany. Był zaskoczony tym, że w takim właśnie miejscu może sobie na przykład wyjść pobiegać i o dziwo nikt za nim nie będzie biegł z prośbą o autograf, czy w ogóle, że go rozpozna. Także cieszył się naprawdę intymnością, a z rozmów z jego ochroniarzem to
doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście chyba pierwszy raz od nie pamięta kiedy taka sytuacja w ogóle mogła zaistnieć, bo wszędzie, gdzie on na świecie się pojawi, to ma po prostu tysiące fanów i wszyscy za nim biegają. Ed Sheeran w trakcie tego pobytu no miał zapewnione atrakcje. Uczta średniowieczna z pieczonym dzikiem, prawdziwym polskim wiejskim chlebem, miody pitne. Oczywiście towarzystwo, które wokół niego, które jakby dbało o jego komfort, potraktowany był jak suweren. Rycerze, którzy brali udział w tym evencie, dali mu diadem, odpowiedni strój średniowieczny, obsługa dam dworu. Wszystko utrzymane w stylu średniowiecznym. Oryginalne naczynia, gliniane, drewniane talerze, piękne szkło. Także wszystko było utrzymane w takim stylu. Oni sobie tego bardzo, bardzo życzyli właśnie, żeby posmakować czegoś, czego oni na świecie nie mają na co dzień. Prawdziwe produkty, nasze tutaj miejscowe, więc oczywiście spróbowali wspaniałych serów, wspaniałych miodów. Wszystko prawdziwe, polskie, eko i slow food. Ed Sheeran miał taki pomysł, że może kupiłby ten zamek. Ale czy dojdzie to do skutku, nie wiemy. Na razie jeszcze się z nami nie skontaktowali. Ale zamek ma jeszcze trochę tajemnic. Nie możemy o nich mówić na razie, więc dolnośląskie tajemnice na pewno tutaj wrócą nie tylko na torcik pycha kawowy z taką białą bezą, z owocami, ale także, żeby jeszcze odkrywać kolejne tajemnice, a dzisiaj każdy może tu przyjechać, bo obiekt można po prostu zwiedzać.